Czy jest szansa na wydanie War Thundera na PlayStation 3? O, to jest ciekawe. Nie przewidujemy. Jest czyli tylko oczywiście wersja okay. PS4, który... No powiem tak, to tak jakby wydawać softo na starszy aparat, aniżeli nowszy. Którego już większość ludzi wycofuje. Mr. Gerald.pl pyta, jak można zdobyć klucz do zamkniętej bety War Thunder Ground Forces, oprócz kupienia zestawów w sklepie, lub, o ile jeszcze są zadania, ale to już od razu ci odpowiem, że nie ma tych zadań, i oprócz rozdawania kluczy przez youtuberów na różnych forach, ale tu się wy... ojeny. No dobra, nie będę do końca czytał, czy jest jakiś sposób na zdobycie? Kluczy na chwilę obecną, oprócz tego, że można je zakupić, a trzecia fala rusza dopiero w lutym, jest po tego, kiedy ruszy trzecia fala. Fala, przepraszam, fala. O właśnie, czy to jest ważne, jeżeli ktoś kupi dzisiaj, na przykład właśnie mu się, no nie wiem, wywiad spodobał, to kiedy dostanie dostęp? To jest bardzo ważne. Połowa lutego rusza trzecia fala, która da dostęp wszystkim osobom, które kupiły zestawy po 10 stycznia. Okej, okay. Super. Następne pytanie tego pana to jest... Czy jest możliwość namówienia supportu War Thundera, jeśli komuś naprawdę na 1000% zależy na tych testach, graniu w War Thunder Ground Forces, czy to ma szansę zdobycia klucza do zamkniętych testów? Oczywiście sądzę, że będzie znaczy, to na ci tak, jeżeli warunkach... mogę troszkę wtrącić. Szczerze powiedziawszy, bardzo chciałem zwrócić klucz dla Jaszyna i dla kilku jeszcze innych osób, które no, mają ogromną wiedzę na temat pancerniaków, które by testowały tę grę na 100%, no ale na chwilę obecną dostaję tylko powiedzieć, że jeszcze nie, jeszcze muszę zaczekać. Dopiero za jakiś czas będę mógł swoich, że tak powiem, kandydatów podawać. No zobaczymy, no kiedy to nastąpi, ale myślę, że dla kilku osób, które rzeczywiście mają ogromną wiedzę i się udzielają na forum, no postaram się załatwić ten dostęp. Bo no właśnie. To zresztą wystarczy przejrzeć to forum, żeby zobaczyć, kto tam sensowne w ogóle pytania dokładnie i jakieś teorie daje. Kolega Jaszyn na pewno moim zdaniem do takich osób należy. Dobra. Czy już są jakieś przecieki na forach War Thundera, albo w ogóle czy słuchy się roznoszą takie, kiedy będzie... Aha, dobra. Kolega tak bardzo zwarcie to napisał. O, to jest ciekawe pytanie. Czy potwierdzają się informacje o bitwach nocnych? Ostatnio pokazywałeś zdjęcia bodajże na Kubaniu. Owszem, miałem się grać bitwę nocną, co ciekawe. Nie wiem, jakim trafem mi się to udało. Ale zagrałem bitwę nocną i powiem ci, że wrażenia są naprawdę oszałamiające. Jeżeli widzisz tylko gdzieś tam jakieś płomienie, wiesz, jak właśnie przy wystrzale z jakiegoś działa, za chwilę obok ciebie pada pocisk, dostajesz, tak powiem, lekkie masz takie... przepraszam, jakby to powiedzieć dokładniej. Masz takie lekkie wibracje właśnie od tego pocisku, nie? Bo teraz prowadzi taką opcję, że jak grasz na Joyu, to masz wibracje przy trafieniu bezpośrednim, ewentualnie gdzieś zaraz obok czołgu. I powiem ci, że naprawdę to jest nieziemskie, kiedy na przykład obudziłem się, w cudzysłowie oczywiście, w lesie, gdzie za mną stał tygrys. No powiem ci, że miałem za przeproszeniem w gaciach coś, żeby tylko gdzieś uciec na bok, no bo wiedziałem, co się za chwilę stanie. Aha, czyli tego typu rzeczy są... A, to pytanie ode mnie może będzie z kolei. Kiedy wreszcie na serwerze testowym będzie można zrobić bitwę niestandardową? Czy wiesz w ogóle? Była tylko możliwość przez jakiś tam czas, dosłownie chwilowy. Była, tak. Było kilka dni dosłownie. Ale na chwilę obecną zablokowali to z tego względu, że gracze grali na mapach używanych do lotnictwa, do samolotów i często pokazywali z tego jakieś tam filmy, screeny, gdzie były po prostu jakieś niskie tekstury, bo wiadomo, że samolotom nie zależy na jakichś wysokich teksturach terenu, tak? Bo muszą się skupić najpierw na walce powietrznej i na rozległości tego terenu, na którym walczą zresztą. Także dopóki przynajmniej nie wprowadzą kilku map nowych, to o trybie niestandardowym możemy zapomnieć. Aha. No ja nie widziałem takiego czegoś, żeby na takich mapach. Nie wiem, ale to... Znaczy wiesz co, było dla mnie to taka relia. Po prostu gość odpalił sobie bitwę Stalingrad. I wyglądało to naprawdę ładnie, nawet przy tych tekstach wyglądało to ładnie, bo mogłeś walczyć pomiędzy tam swoimi znajomymi, przyjaciółmi, na ogromnym terenie, gdzie miałeś po prostu bardzo fajny step, bez żadnych tam lasów, bobslejów, górek, po prostu był prosty teren, gdzie mogłeś się rozpędzić, no i właśnie strzelić takie z coś powinno dwóch być, kilometrów, kurczę. Trzech kilometrów i no było to fajne, ale no usunęli, taka jest decyzja góry, nic na to nie poradzę. Okej, okay. Czyli... Możemy się tak bobsleji trochę jeszcze spodziewać, tak jak w wargamingu. Dobrze. Czy będą anomalia pogodowe? Deszcz, burza, pioruny?
Pioruny to może jeszcze nie, ale deszcz i taka coś a la burza już istnieje cały czas. Deszcz istnieje, tak, to ja też mogę potwierdzić, aczkolwiek jest to jeszcze dalekie od no, dopracowania, ale w każdym razie coś tam jest. Dobra, ostatnie pytanie tego pana. Kiedy najbliższa aktualizacja Ground Forces i co w niej dodadzą? Serdecznie dziękuję za odpowiedź na te wszystkie pytania. Pozdrawiam Bajtka oraz Harlaka. O, dziękuję bardzo. Widzę, pierwsza mi osoba. Nie, śmieję się oczywiście. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o nową aktualizację, która wejdzie soon, czyli nie wiadomo kiedy. Prawdopodobnie będą to nowe czołgi, jeszcze wyższego poziomu niż obecnie, czyli może IS, może jakaś Panterka, ewentualnie IS-152, zobaczymy. Nic nie obiecuję. I głównie też chodzi o to, żeby wprowadzać, właśnie likwidować fundamentalne błędy z każdym patchem, dlatego testów nie wolno na chwilę obecną jeszcze robić, przerabiać na YouTubie. I idąc też dalej tym tropem, będziemy po prostu wprowadzali, forsowali coraz to nowsze modele czołgów, które już są gotowe, tylko na chwilę obecną jeszcze testujemy każdy model po kolei. Teraz jeszcze uprzedzę jeszcze z góry pytanie, dlaczego na serwerze jest tak mało czołgów? Dlatego, że leży nam na tym, żeby z każdego czołgu jak najwięcej bugów powyciągać, znaleźć te bugi, poprawić wszelkie błędy, które występują i żeby ten czołg no, był tak, jak był historycznie, a nie tylko miał wygląd historyczny. Okej, czyli apelujemy do panów testerów, żeby testowali czołgi. Innymi słowy. Dobra. Trzy pytania ma Tomasz Orzoł. Czemu jest tak mało mapek w nocy? Przecież nocny lot plus masa reflektorów równa się cudo. Przynajmniej ja tak uważam. Pewnie chodzi oczywiście o samoloty. Jeszcze raz, bo coś mi to zagłuszyło. Chciałby po prostu kolega Tomasz Orzoł grać w nocy, ponieważ podobają mu się reflektory i tak dalej, a jak leci, lata sobie w War Thunderze, no to bardzo mało jest tego typu rzeczy. Owszem, jest bardzo mało bitew nocnych, nie wiem czemu. Podobno zlikwidowali to, bo gra była za trudna. Aha. To jakieś badunsy, nie wiem o co im chodzi, ale tego jest odpowiedź oczywiście naszego góry, naszej kogo community. Jeżeli bardzo go chcesz, jeżeli go bardzo pragniesz, odpal sobie bitwę standardową, ustaw sobie pogodę noc i będziesz miał wszystko, co byś tylko chciał. Okej, czyli na razie tylko taka jest rada. Drugie jego pytanie, czy planowany jest odrębny matchmaker dla odrzutowców niemieckich? To już odpowiadałeś, że będzie po prostu samolot raczej wprowadzony. Owszem, który ale będzie jest planowana era 4.5, właśnie dla odrzutowców obecnych niemieckich. Aha, no to jest ważna informacja. Ponoć Halak strasznie sapiesz, mówią tutaj, nie wiem czemu. Słuchajcie, moi drodzy, ja sapię, ponieważ ja mam problemy z zatokami. Ja już to mówiłem wielokrotnie, ale pewnie jakieś nowe osoby tego nie słyszały. Niestety musicie to znosić, nie? Czasami znaczy, to słychać. Ja nic nie słyszę, także ja nie narzekam. Tak, ale na filmach o dziwo czasami jest to słychać, że ja po prostu ciężko oddycham, bo mam nohala zapchanego, ale to nie jest o moich, kurcze, dolegliwościach, tylko tutaj nie no, broń Boże, ja nic tak nie słyszę, jest naprawdę okej, nie narzekam. Czy Gaijin pracuje nad wprowadzeniem nowych pojedynczych misji? Zawsze to jakaś miła odskocznia od zwykłych bitew AB. Owszem, jak najbardziej będą misje po danych państwie cały czas na bieżąco rozwijane. Okej. Marian z Wąchocka ma bardzo ciekawe pytanie do ciebie. Może to jest raczej dla starszego gościa. Mianowicie pyta, jak żyć? Jak żyć? Tak. No jak? No dobrze żyć, no. W zdrowiu, szczęście, pomyślności. Aha. Dobra, kiedy będzie open beta, tu pyta następny. Mogliście czytać te pytania. Dobra, słuchajcie, to będzie koniec pytań stąd, bo już tu widzę, są bardzo wczesne, które przed chwilą zadaliście. Ja będę je brał z czata, zaraz zobaczymy. O, ale to jest jeszcze Hewik00 zapytał bardzo ciekawie, mianowicie, czy w jednostkach lądowych spotkamy również pojazdy typu na przykład tankietki lub pojazdy niegąsienicowe? To jest, powiem ci szczerze, że bardzo dobre pytanie, jak to mówił Falati. Na które nie znasz odpowiedzi. Na które nie znam odpowiedzi, ale wiem, że będzie na pewno jeden pojazd niegąsienicowy, będzie to działo przeciwlotnicze rosyjskie na podwoju ZIS-a. Aha, no to fajna informacja. Dobrze, słuchajcie moi drodzy, wy tam zadaliście troszeczkę pytań, ale to było w trakcie już teraz, a chciałbym, żebyście zadali tutaj na właśnie tym dziwnym, ircowym czacie. Także ja sobie teraz zaznaczę, jeżeli jesteście, możecie zadać kilka pytań, ja zobaczę jak to zacznie przeskakiwać, po prostu zaznaczę, wkleję to sobie do notatnika i przeczytam.
Także teraz powinniście pytać za jakieś tam, jakie jest opóźnienie. Czy było nam słuchaczy, także fajnie. O, już są pytania. Rewelacja, więc po prostu kurczę zaznaczam. I już kopiuję jedziemy. Pierwszą partię pytań i jedziemy z koksem, węglem albo w ogóle. Gwiezdny Ludek pyta, jakie będą optymalne wymagania sprzętowe? O, bardzo ciekawe pytanie. Do gry War Thunder Ground Forces. Gdzie je można odnaleźć? Na chwilę obecną nie ma wsparcia dla kilku kart, co było dużym błędem, że w ogóle nie poinformowaliśmy o tym graczy. Znaczy powiem szczerze, ja dopóki w ogóle nie wyszła taka informacja, że musisz mieć Windowsa 7 i jakąś tam kartę jedną z nowszych, nie miałem o tym pojęcia. Dla mnie to było bardzo duży błąd ze strony firmy mojej, nad czym ubolewam, bo to było według oczywiście mojej opinii bardzo niesprawiedliwe dla graczy, którzy kupili zestawy, mają przykład Vista, mają XP-ka. Było to no niezbyt trafnym krokiem i o czymś takim trzeba było ich wcześniej poinformować, żeby taki bubel nie wyszedł właśnie. A wymagania? Te same, które są obecnie w samolotach, nic więcej. Tak, ale to ja mogę od razu powiedzieć wszystkim słuchaczom, że ponieważ sporo gra mi w to i w to, wymagania ogólnie War Thundera, pomijając jakieś tam, nie wiem, wpadki, są mniejsze generalnie niż w World of Tanks, czyli jeżeli gra World of Tanks wam chodzi, powiedzmy, w miarę, ktoś tam ma 20 klatek, czyli mu tam klatkuje troszeczkę, no to w War Thunderze będzie miał więcej na pewno tych klatek i to może nawet, kurczę, nie wiem, o 50% więcej być. Naprawdę ja nie mam żadnych problemów z klatkowaniem, chyba że jest jakaś podbramkowa naprawdę sytuacja, dużo wybuchów, dużo czegoś, ale to wtedy dokładnie. Nie wiem, na tym będzie praca. Dobra, Cartman 165 pyta, czemu działko 37 mm w Junkersie 87 jest mocniejsze od działka w Kobrze albo w Jaku 9? Znaczy wiesz co, no to jakbyś powiedział, czemu Mercedes jest lepszy od BMW? Każde działko, pomimo tego samego kalibru, miało całkowicie inną jakość wykonania, całkowitą inną, powiem tak, hey, penetrację pocisku, prędkość wylotową pocisku. Wszystko zależało od tego, tak naprawdę, kogo było działko, jaki to był projekt. Każde działko może się od siebie różnić. Aha, okej, okay, teraz Bartek i bardzo dużo numerków, znaczy cyfr, które nie będę czytał, pyta... Może ja naprostuję ten temat, jeżeli chodzi o działko tak jeszcze na szybkiego. W ogóle w Junkersie działko było, znaczy powstało z projektu też armaty przeciwlotniczej. Stąd też bardzo mała ilość pocisków, bo te pociski były bardzo, bardzo duże. Naprawdę, uwierzcie mi. I tak jak mówiłem właśnie, każde działko, które powstaje w różnych tam zakątkach świata, pomimo tego samego kalibru, powiedzmy tak, przykładowo, czym się różnił czołg niemiecki ciężki od czołgu ciężkiego radzieckiego? Wykonanie. Projekt. Pomimo tego, że jest ten sam typ czołgu, czołg ciężki, to będą się po prostu różniły tak samo jak wiele i różnych projektów typu samochód sportowy od samochodu sportowego innej firmy. Tyle na ten temat. Aha, czyli po prostu tak jest to zrobione i to nie jest błąd, tylko po prostu tak ma być. No to jest ponoć według papierów, także wiesz... Okej. Okay. Ponoć poprawnie. Teraz wspomniany wcześniej śledczy Bajtek zadaje pytanie, czy jeśli w jednostkach naziemnych zakończy się era piąta, czy jak to się nazywa, czy będą dodawane czołgi na przykład z roku 1980? Nie. Nie będzie broń czegoś Boże. Takiego, czyli skończymy na wojnie koreańskiej. Maksymalny czas, do którego będzie operowała gra, to jest wojna koreańska i ewentualnie tam 2 lata po wojnie koreańskiej. Nigdzie dalej nie idziemy. Królus zapytał, nie, słuchajcie, takich pytań nie będę czytał. A czekaj, no mów. Królus, jeżeli dobrze czytam, Krukus, zapytał, w jakim stopniu odgapiliście lub inaczej mówiąc korzystacie, jeżeli w ogóle, z tego, co jest World of Tanks? Innymi słowy chodzi, że system ściągnęliście od World of Tanks. Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie wiem, co oni tam znaczy, no to nie jest do ciebie pytanie, no. Ale ta naprawdę chyba devsi bardzo mocno poszli w kierunku systemu rozwoju, który jest podobny do World of Tanks, aczkolwiek jest w wielu aspektach też inny, także tak samo mogę powiedzieć, że sterowanie w World of Warcraft jest takie samo jak w War Thunderze. Ale też jest inne. No mówię, to są dwie podobne kwestie, ale z całkowicie inną zawartością, może tak nazwijmy to. Okej. Dry Devil pyta, czy będzie arta w War Thunderze? Nie, to znaczy chodzi arta mu pewnie Thunderze? oprócz nie, drona. Wiem, oprócz medów. Owszem, będzie jak najbardziej, ale jeszcze trzeba by na nią poczekać.
Okej, okay. Pytanie jest następne, czy będzie Katiusza? Będzie. Marcin 2000 zapytał. Będzie Katiusza, no to... Jak okay. najbardziej... Nieważne. Powiem ci tak, Rosjanie nie mogliby nie przepuścić swojego legendarnego projektu, produktu, przepraszam, no który jakby nie patrzy, jest znany w większości nam. No, jestem ciekawy, co to będzie. O. Jak to będzie w ogóle strzelało, to... Dartbox pyta, Bajtku, czy pracujesz gdzieś jeszcze, czy firma Gedzin jest swoją jedyną pracą? Wiesz co, jako uczeń ze szkoły, przepraszam, z klasy maturalnej, trudno jest to połączyć, ale tak, jeszcze oprócz tego pracuję w innej firmie, prowadzę wesela między innymi i imprezy okolicznościowe. Czyli jesteś wodzirejem. Dokładnie. No to to jest tak bardzo już od, duży od plus. Od dobrych 3 lat. Okej. Okay. Tomku zapytał, czy zrobisz wspólną serię z Hallachiem. Kurczę. Planujemy chyba, nie? Z tego co pamiętam. Planujemy coś zrobić. Będziecie mogli nas zobaczyć w grze zarówno samolotowej, jak i czołgowej. Będzie śmiesznie. I to będzie śmiesznie, dokładnie. I Leszczyk.pl pyta, czy w Ground Forces Tygrys Królewski będzie miał szansę w walce z ISM 3. Słuchaj, to jest za wcześnie na to. Znaczy, pewnie będzie miał szansę, natomiast zostawimy to pytanie, no bo czy znowu ruskie będą OP? No na razie no właśnie, nie ma tego, nie ma tych czołgów, nie? Okej, okay, zobaczymy w praktyce, że... jak będzie. Zobaczymy tak w jest. Ja to usuwam i biorę następne pytania teraz z tego, z czatu. Jedziemy, zaznaczam. Ile wywiad trwa? No jeszcze 45 minut, to spokojnie jeszcze możemy... Damy radę, damy radę. Okej. Okay. Dobra, wklejam porcję pytań kolejną. Draco, czemu tygrys niemiecki jest taki słaby w Grand Forces? Nie jest. Zostawmy słaby. Tego typu pytania. Naprawdę jeździmy siema, Halla, długo i... Bajtuś. Siema. Tu Kiszka, kiedy będzie P8, ciężki bombowiec radziecki? No cześć Kamil, pozdrawiam serdecznie bardzo, z tej strony Bajtek. P8. Jest no, znany większość chyba z was, jeżeli się samolotami interesujecie i myślę, że wprowadzą go na przełomie wiosny, ale kiedy dokładnie? Na razie jest forsowany projekt B-29. Zobaczymy, czy uda nam się go wprowadzić jeszcze właśnie do wiosny. Zobaczymy. Aha, dobra. Rainbow Dash pyta, czy lubisz placki? Też zależy z czym. Zależy z czym. Ale bardzo lubię placki, jak najbardziej. Ziemniaczane czy naleśniki? Naleśniki, o jest, to uwielbiam. Jakieś tam z dżemikiem truskawkowym czy czymś, to już w ogóle. Idealne. Dobra. Teraz jedziemy dalej. Grabby Snake pyta, witam, czy w War Thunder da radę będzie iść... Kurczę, formułujcie te pytania. Czy da radę iść czołgiem w bitwę bez udziału sił powietrznych? Może to ktoś jest z zagranicy na przykład, albo na telefonie pisze. Innymi wiesz, słowy, czy będą tryby bez samolotów? Bez samolotów. Ja jestem również bardzo ciekawy. Jak najbardziej będą. Jest to już głęboko, że tak powiem, zamówione w naszej technice mowy, bo zawsze trąbiliśmy głośno, że będą takie tryby. Choćby nawet Kuban jest mapą bez samolotów. Pomimo tego, że je wybierzesz, to ich nie użyjesz. To jest koniecznie mapa pod czołgi stworzona, nie pod samoloty. Okej, okay, czyli to ja się na przykład bardzo cieszę. Dobra. Szymon 9902. Czy War Thunder obsługuje lub będzie obsługiwał procesory wielordzeniowe? Owszem, jak najbardziej już to robi z tego co wiem, jeżeli chodzi o tryb samolotów. Okej. Okay. Marcin 2000. Czy lubisz grać w World of Tanks i jaki masz nick tam? Ten no, sam, Bajtek 5, World of Tanks, mam tier 9, bardzo lubię, na miałem konto premium, jak jeszcze wbijałem właśnie obiekta, który jest zresztą UFO tak zwany, z belką 10. Powiem wam szczerze, to nie jest tak, że ja jestem antywotowski, wręcz przeciwnie, lubię czasami sobie opykać, jeżeli mi się znudzi nagle War Thunder, to sobie wchodzę na World of Tanks i zaczynam sobie grać tam kilka bitew, żeby sprawdzić nowości, co dodali, jak się teraz gra, co jest. Generalnie powiedzmy, że szpieguję konkurencję, ale w tym się bardzo dobrze bawię. Okej. Okay. Marcin ma jeszcze drugie pytanie. Będzie jeszcze w Szczecinie meeting? Na chwilę obecną jeszcze nie wiem, może w wakacje coś postaram się stworzyć, ale nie obiecuję niczego. Okej. Okay. Bartek 72 pyta, kiedy będą jakieś goldowe eventy? Goldowe eventy. Oj, wyście by tylko chcieli golda, ja to wiem. W marcu najprawdopodobniej, najszybszy, jeżeli chodzi o Polskę. A wcześniej to będzie luty, będzie taka pewna mała
inscenizacja bitwy, dość zresztą historycznej, legendarnej dla Rosjan. I wtedy właśnie będą złote loty, czyli goldowe loty. Aha. Okej, okay, teraz Ketrap 9713 pyta, czy myślisz, Bajtek, że do gry zostanie dodany maus? Jestem tej myśli, ponieważ podczas wizyty naszych rosyjskich deweloperów i w tym mnie samego w muzeum w Kubince, czy w Kubince, dobrze chyba mówię, to jest zaraz obok Moskwy, widzieliśmy mausa na oczy. Powiem tak, robi wrażenie, jak koło tego się stoi, to jest jedyny chyba egzemplarz zachowany, z tego co tam pamiętam. No i Rosjanie dość zachwycali nim i myślę, że nie odpuszczą okazji wprowadzenia tak legendarnej maszyny, jeżeli chodzi o opinię ludzi. Okej, okay. Teraz Lojo pyta, czy będą czołgi z magazynkiem ładującym? Nie, nic na ten temat nie wiem, także się nie wypowiem. Okej. Okay. Itish 7 pyta, czy lufa będzie fizycznym obiektem? Tak. To jest fundamentalny będzie. Punkt, który trzeba poprawić. Okej. To była ta seria. Dobra, biorę następne. Kurczę, ale dużo jest tego. Jedziemy z następnymi pytaniami. Herman 165. Czy możliwe będzie zniszczenie samolotu w locie za pomocą bomby? I czy możliwe jest zdetonowanie uzbrojenia wrogiego samolotu? Widzisz, kiedyś taka możliwość była. Zresztą wystarczyło mieć Wellingtona, bombę 4000 funtów, zrzucić gdzieś tam, lecz przykładowo, lecisz nisko nad ziemią, marasz dwa myśliwce, zrzucasz ją i ta siła uderzenia zdejmowała z 5-6 czołgów i te samoloty, które tam były, tam, w tym ciebie przy okazji. To tak, było to ja widziałem. Dość komiczne. Jak jeszcze to była stara wersja gry, chyba 1.29 czy 1.27 wtedy było. Na chwilę obecną nie da się. Można zrzucać, pakować samolot wroga nawet z góry. Bomba po prostu przeleci przez niego i pójdzie w ziemię. No bo ja widziałem, Jingles pokazywał niedawno, że latał B-17 chyba. Mm-hmm. I właśnie miał jakieś takie duże bombki z opóźnionym zapłonem i ściągał te myśliwce za sobą, zrzucał tam całą serię tych bomb i tam czasami udawało mu się nawet rozpieprzyć ku wielkiej radości jego, nie? No ale to fajna, czy tam jakiś stary film to jest? Słuchaj, czy stary to nie powiem, 2-3 miesiące temu, może 4 no, miesiące no, temu. No, to jeszcze się dało. Aha. Chociaż dobra. Może, jeszcze da się teraz obecnie. No dobra, idziemy dalej. Pytanie do Halaka, czy można wysadzić czołg bez amunicji w wocie? Chyba można wysadzić. Ale to kurczę, nie są z wota pytania. Tak, można wysadzić na pewno. Naprawdę? Tak mi się wydaje, no. Znaczy mówimy tu o amoraku. I powiem ci szczerze, że... Tak, tak. Po prostu amorak jest amorakiem, wydaje mi się. Jak wystrzelić wszystkie pociski, to i tak jest amorakiem. Może zresztą być, to w każdej... Nie wnikam w każdym razie. Ja też na 100% nie jestem pewny, ale to ale jest dobre sprawdzić. Pytanie, sprawdzimy to. Tak jest. Dobra. Draco pyta, czy w World Underground Forces będzie noktowizor? Oczywiście, jest taki już taki plan, żeby to wprowadzić. Chociaż dopiero co w Panterze, to przepraszam bardzo, mi to się przycisło. W Panterze dopiero co przewidujemy taką możliwość, która miała, uwaga, uwaga, historycznie właśnie noktowizor zamontowany. Był on co prawda bardzo prymitywny, ale działał. Okej. Okay. Herman 165. Czy możliwe będzie aha, za pomocą bomby, to już odpowiadaliśmy. Castiel 18K. Bajtku, czy mapy w Grand Forces będą tak samo wielkie, jak mają samoloty, czy będę musiał się tłuc na maksymalnie 1 km? Będą tak samo duże, będą o wiele większe, także będziecie spokojnie mogli strzelać do 5 km. Taka jest przewidziana możliwość i... Zresztą spójrz na Kubań. Kubań już jest większy niż Karelia, o wiele większy. A kolejna mapa nowa, której zdradzić szczegółów nie mogę, przepraszam bardzo, chociaż bym chciał, będzie jeszcze z 2-3 razy większa. No, to nadzieja. Znaczy 5 km to chcę to zobaczyć, ale jak będzie większe od coś od Kubania i nie tak pofałdowane, to bardzo chętnie tobie zagram. Nie lubisz bobslejów? No nie. Draco, aha, to już było. Czy będą dodane polskie czołgi? Pyta Bartek. Czy forsuję, przepraszam, forsuję, już za często tego słowa używam. Staram się wprowadzić deweloperów w bardzo dobry nastrój, żeby wprowadzić rudego 102, czyli w kamuflaż oczywiście, plus tam kilka mniejszych kamuflaży, emblemantów dla polskich dywizji, które walczyły po stronie
Ludowego Wojska Polskiego. Powiem wam szczerze, dlaczego tak? Dlatego też, że to było oczywiście wojsko stworzone przez Rosjan. Jest to o wiele bardziej prosto powiedzieć Rosjanom, że wprowadzili to, aniżeli próbować prosić ich o jakieś tam emblemanty, na przykład wojsk Maczka, które walczyły po stronie głównie brytyjskiej. Mhm. Czyli, ale nie możemy teraz powiedzieć, czy to będzie na przykład czołg premium, czy też będzie normalnie w brzegu. Znaczy, jeżeli mówimy o czołgu typu 7TP albo tankietka, prędzej mimo stało 7TP i to gdzieś może być pierwsza era czołg premium. Wiadomo, aha, o co chodzi. Rozumiem. Dobra. Alior pyta, czy macie zamiar dodać legendarnego Boeinga B-29 Super Fortress? Mówiłem już o tym wcześniej. Okej. Drugie pytanie, czy macie zamiar wprowadzić Lancastera MK1 Special? Mówimy tutaj o wersji, która przynosiła tam bodajże większą bombę specjalną. Tam było chyba 10 tysięcy kilogramów. Tak, i nawet napisał tutaj, bo nie doczytałem ci, że tego Lancastera i bombę Grand Slam przeznaczono tylko i wyłącznie dla tego bombowca. A, to tak, 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 wiesz co? Szczerze powiedziawszy, słyszałem o tym, bardzo bym chciał ją zobaczyć w grze, szczególnie w działaniu, jakby coś takiego zrzucić na bazę wroga. Taki to musiał być ogromny powstać, powiedzmy, grzyb. Grzyb atomowy prawie, że, po takiej bombie. I no śmieję się, ale powiem szczerze, że zrzucenie takiej bomby naprawdę robiłoby sporo na jakiejś tam mapie i myślę, że nie było problemu już ze zdjęciem jakiegokolwiek czołgu. A kiedy ją wprowadzą? No bardzo mocno brytyjskie community, a szczególnie nasz główny konsultant historyczny, czyli Mark w WW Wasco, który jest zresztą Brytyjczykiem i żołnierzem brytyjskim z RAF-u, bardzo stara się mocno przekonać właśnie Rosjan, żeby tą bombę wprowadzili chociaż na jakiś czas, żeby sprawdzić, czy ona nie zrobi, wiecie, za dużego zamieszania podczas bitwy, bo jak wiadomo, lotnisko ma swoją wytrzymałość i taka bomba mogłaby spokojnie ją przy tam przeładunku 30 sekund, mogłoby bardzo szybko to lotnisko załatwić takim Lancasterem. Okej. Okay. Słuchaj, teraz tak. Jest 24 po, ile jeszcze możemy robić, bo nie chcę cię długo męczyć. No z pół godzinki jeszcze mogę posiedzieć do 21, także. Do 21, słuchajcie, siedzimy, także tam sobie zrobić jakąś dobrą jajecznicę w bułce, czy kurde coś i możecie słuchać. Dobra, wklejam kolejną partię, kurczę, już skopiowałem, nie wpisujcie już, bo skopiowałem.